Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m² oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13, od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy! Dzień dobry Państwu, Radosław Wąs. Dziś mamy czwartek, 23 dzień listopada, zaś do kogo dzisiaj z życzeniami powinniśmy się udać? Oczywiście do Grzegorza, Klemensa i Michała, a my zaczynamy serwis informacyjny. A zaczynamy od walki z wiatrakami, a dokładnie z parkometrami. Radny powiatowy Wojciech Ziółkowski złożył już drugą petycję w sprawie strefy płatnego parkowania w naszym mieście. W lutym Rada Miasta Kutna uznała petycję Ziółkowskiego za bezzasadną. Takiemu trybowi procedowania autor się kategorycznie sprzeciwił. Wówczas w trakcie wystąpienia na sesji proponował jeszcze inne rozwiązania, które miałyby pomóc mieszkańcom naszego miasta. Niedawno złożył drugą petycję o ograniczeniu działania strefy płatnego parkowania w Kutnie. Ziółkowski chce zniesienia w całej strefie odpłatności za pierwsze pół godziny parkowania, a także całkowite zniesienie opłat dla osób niepełnosprawnych, niezależnie od tego, czy są one posiadaczami auta, czy też nie są. Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, to bezpłatnie parkować mogą jedynie niepełnosprawni właściciele samochodów. A co z sytuacjami, kiedy korzystają z samochodów na nich niezarejestrowanych, znajomych, rodziny bądź też sąsiadów? A zatem warto zmienić ten zapis w uchwale. Dzieciaki bez biletu to projekt obywatelski zakładający, by dzieci ze szkół podstawowych mogły bezpłatnie przemieszczać się do szkoły autobusem. Niestety przyszłość projektu nie jest taka kolorowa.
O komunikacji miejskiej mówi się, że jest przyszłością ekologicznego transportu. Dzięki niej w skali ogólnoświatowej przestanie się poszerzać dziura ozonowa i powietrze będzie czystsze. Najczęściej użytkownikami tego typu transportu są dzieci i osoby starsze. By pomóc młodym mieszkańcom dotrzeć do szkoły bez problemów, Kutnowski oddział Stowarzyszenia Inicjatywa Polska wyszedł do Urzędu Miasta z projektem Dzieciaki bez biletu. Zakładał on wprowadzenie darmowych przejazdów dla dzieciaków, które chodzą do szkół podstawowych oraz gimnazjów. Jednak ze względu na to, że gimnazja zostały zlikwidowane, to tylko dla szkół podstawowych. Ten projekt przede wszystkim zakładał możliwość wyrównania szans dla wszystkich dzieciaków dostępu do komunikacji miejskiej oraz promocję komunikacji miejskiej przy tak naprawdę niewielkich kosztach, które z czasem by się zmniejszały, gdyż przyzwyczajenie od najmłodszych lat do komunikacji miejskiej pozwala na stworzenie grupy klientów, którzy po prostu przyzwyczajeni i nauczeni korzystania z komunikacji miejskiej, korzystaliby z MZK Kutnowskiego. Projekt niestety został odrzucony przez Urząd Miasta. Niestety za pierwszym razem, pomimo tego, że zebraliśmy odpowiednią ilość podpisów i złożyliśmy to do Rady Miasta, ze względów formalnych został odrzucony. Jako podstawę podano, że tymi sprawami zajmuje się prezydent miasta. Inicjatywa Polska spróbowała ponownie. Dodano także wniosek o dołączenie do poprawionego projektu zebrane wcześniej podpisy mieszkańców. Złożyliśmy ten projekt i obecnie otrzymaliśmy odpowiedź. Złożyliśmy również w tym samym czasie wniosek o zabezpieczenie odpowiedniej ilości pieniędzy w budżecie na przyszły rok. Niestety oba te wnioski zostały odrzucone. Prezydent jako powód odrzucenia tych wniosków podał modernizację floty samochodowej MZK oraz związany z tym projekt unijny. Projekt Dzieciaki bez biletów to nie pierwsza taka akcja w Polsce. W Warszawie, Krakowie czy Poznaniu uczniowie mogą bez kupowania biletów dotrzeć z domu do szkoły i z powrotem. Jednak to są duże miasta i ktoś mógłby powiedzieć, że w Kutnie, 50-tysięcznym mieście, to się nie sprawdzi, co nie potwierdza tak naprawdę przykład Kołobrzegu. Miasto wielkościowo porównywalne, ponieważ podobnie jak Kutno mieści się w przedziale 40-50 tysięcy, wprowadziło i z sukcesami radzi sobie na polu dzieciaków bez biletów. Miejmy nadzieję, że gdy tylko zakończy się realizacja projektu unijnego, dzieciaki będą mogły jeździć autobusami bez problemów i bez biletów. Koniec okresu jesiennego to także koniec prac termomodernizacyjnych. Wiosną prace ruszą ponownie, przynajmniej jeśli chodzi o budynki zarządzane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego. A które budynki doczekają się remontu? Niemal na finiszu jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Wybickiego 7. Budynkiem tym zarządza Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Na przyszły rok zostanie nam wykonanie ostatniego budynku, czyli Wybickiego 9. Mamy już pozytywną opinię banku co do kredytu termomodernizacyjnego i myślę, że w przyszłym roku uda nam się to wykonać. W kolejce czekają kolejne budynki. Planujemy również na przyszły rok termomodernizację ostatniego budynku, jak my to nazywamy, pokolejowego przy ulicy Matejki i planujemy termomodernizację Okrzei 1. To jest taki budyneczek przy liceum Jana Kasprowicza. Na tych budynkach Matejki 14 i Okrzei 1 planujemy również modernizację strychów i wykonanie kilku mieszkań na poziomie strychów w trakcie termomodernizacji. Te prace przewidziane są na 2018 rok. Poszukiwanie własnych korzeni sprawia ogromną radość, kiedy odkryjemy coś niezwykłego w historii naszych przodków, ale do tego, by to coś odkryć, potrzebna jest niezmierna cierpliwość i upór. Wszyscy, którzy są zainteresowani genealogiczną eksploracją, mogą przyjść do Kutnowskiej Biblioteki już w najbliższy piątek. Spotkanie poprowadzi Piotr Kowalski, bohater kolejnego odcinka Tajemnic Historii, którego emisja już 29 listopada, oczywiście na antenie naszej telewizji. Genealodzy amatorzy będą mogli się spotkać w piątek 24 listopada w Kutnowskiej Bibliotece o godzinie 17. Pierwsze spotkanie tak traktuję organizacyjnie, zorientuję się
czego tutaj osoby zainteresowane oczekują. Będę otwarty na wszelkie sugestie, nie chcę tutaj nikomu narzucać jakiejś formuły tych spotkań. Przyjść może każdy, niezależnie od zaawansowania w poszukiwaniu swoich przodków. Myślę, że tam będą tam później jakieś wykłady tematyczne, może będę zapraszał też jakieś osoby z zewnątrz też, które w różnych tematach będą mogły się wypowiedzieć i coś ciekawego powiedzieć w temacie właśnie genealogii. Przypominamy, piątek 24 listopada, godzina 17. Odwiedziliśmy z kamerą teren, na którym powstaje hospicjum stacjonarne. Na jakim etapie jest obecnie budowa? O tym w materiale filmowym. Już widać zarys tego, jak będzie wyglądać hospicjum stacjonarne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskiego. Budowa rozpoczęła się na początku kwietnia tego roku. Obiekt ma zapewnić opiekę 16 pacjentom, w tym 5 podczas pomocy dziennej i 12 podczas pomocy całodobowej. Budynek będzie składał się z pomieszczeń takich jak blok pobytu opieki dziennej i blok pobytu opieki całodobowej, 6 miejsc parkingowych oraz kotłownia. Budynek będzie dwupoziomowy, którego łączny metraż ma wynieść 750 m2. Festiwalowy pociąg pędzi. A ci, którzy chcą wziąć mały oddech, mogą skorzystać ze specjalnych stanowisk przygotowanych w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca. 13. Stacja Kutno, czyli Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory, już na półmetku. Za nami koncerty, spotkania. Przed nami w niedzielę to najważniejsze wydarzenie, koncert, w którym zaśpiewają uczestnicy stacyjnego konkursu. Zachęcamy Państwa do zatrzymania się przez chwilę w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, oderwania się od ponurej rzeczywistości za oknami i posłuchania muzyki największych twórców przy specjalnie przygotowanych stanowiskach audio. Zwłaszcza, że wytrawni melomani usłyszą tam głosy artystów, którzy w Kutnie bywali nieraz. Ten przystanek w stacyjnej podróży pozwoli także na wkroczenie do niezwykłego świata muzyki. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Ja Państwa żegnam. Tradycyjnie zapraszam jeszcze na prognozę pogody i do zobaczenia jutro. W nocy zachmurzenie duże, temperatura 4 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale. Dzień częściowo słonecznie, temperatura 10 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali. W nocy zachmurzenie umiarkowane w całym regionie. Temperatura 3 stopnie w Kutnie, 6 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali.